Mieczów ci u nas dostatek? Słynne słowa Władysława Jagiełły nie mogłyby paść z ust żadnego z twórców Polski. W państwie pierwszych Piastów mieczy nie było. I to niemal wcale. Dzisiaj w wielkiej historii z Kamilem Janickim, dlaczego pierwsi polscy wojownicy nie używali mieczy. Żadna inna broń nie kojarzy się tak bardzo ze średniowieczem. Od legendarnego Excalibura po dwie klingi podarowane zwycięzcy spod Grunwaldu. Miecze urosły do rangi symbolu wojskowości całej tej epoki. Już w kronikach z wieków X czy XI miecz pojawia się jako słowo klucz. Zrozumiały dla każdego synonim siły zbrojnej i przemocy. Obecność broni w tekstach pisanych wcale jednak nie była równoznaczna z jej szerokim użyciem w walce. Zwłaszcza na wschodzie kontynentu miecze upowszechniały się powoli i przez długi czas stanowiły pewną ciekawostkę, a nie podstawowe narzędzie bojowe. Tak było także na ziemiach polskich. Za panowania wczesnych piastowskich książąt, Siemomysła, Mieszka I, ale też Bolesława Chrobrego, wojownicy woleli sięgać po inny element uzbrojenia. Nie walczyli mieczami, ale przede wszystkim włóczniami. Mierzyły one około 2 metrów, były więc większe od choćby najpostawniejszych dryblasów służących pod komendą Piastów. Wieńczyły je zaś groty o zróżnicowanym kształcie, mierzące od 20 do nawet 60 cm. Włócznia stanowiła narzędzie niezwykle wszechstronne. Po pierwsze, z jej pomocą rozpoczynano potyczkę. W opinii rosyjskiego historyka Dmitrija Lichaczewa była bronią pierwszego starcia i prawie zawsze się w nim łamała. Z tego powodu jeźdźcy nosili przy sobie nie jedną, ale 2 lub 3 włócznie. Dopiero w przypadku połamania wszystkich sięgali po inną broń ręczną. Włócznię można było rzucać niczym oszczep lub posługiwać się nią z wolnej ręki. Zdaniem znawcy średniowiecznej sztuki wojennej, Michała Bogackiego, taki właśnie styl walki ukazano na słynnej tkaninie z Bayeux, haftowanym płótnie z XI wieku, obrazującym podbój Anglii przez Normanów. Specjalista podaje, że widoczni wojowie dzierżyli włócznie swobodnie w dłoni, jak późniejsi ułani polscy, przez co mogli zadawać ciosy w różnych kierunkach. Włócznie mogły nawet służyć do defensywy i zastępować mniej poręczne tarcze. Z relacji Gala Anonima wiadomo, że Pomorzanie walczący z Bolesławem Krzywoustym zabezpieczali się nimi przed szarżą przeciwnika. Niemal jak pikinierzy w epoce nowożytnej. Niewykluczone, że stulecie wcześniej identycznie postępowali podkomendni Mieszka I. Prawdopodobnie tylko dowódcy i przyboczni tego księcia walczyli mieczami. O realnym rozpowszechnieniu żelaznych kling świadczą twarde liczby. Na całym obszarze wczesnośredniowiecznej Polski odnaleziono dotąd tylko około 100 mieczy pochodzących z czasów pierwszych Piastów. Dla porównania, wyłącznie w okolicy jednej książęcej warowni, Ostrowa Letnickiego, archeolodzy odkopali 100 grotów włóczni. Nikła popularność mieczy wynikała po części z ich ceny. Za jedną sztukę tej broni trzeba było zapłacić do 200 gramów srebra. A więc tyle, co za 2 dorodne woły. Wykonanie włóczni było nawet 5-krotnie tańsze i o wiele prostsze. Po miecz nie można się było udać do pierwszego lepszego kowala. Wykuwaniem broni tnącej zajmowali się tylko wysoko wykwalifikowani specjaliści. Całkiem możliwe, że w pierwszych latach panowania Mieszka nie było w państwie Piastów ani jednego mistrza tej rangi. Także później większość mieczy sprowadzano z zagranicy, głównie z Niemiec. W efekcie stale były bronią elitarną i potrzeba było wielu dekad, by rzeczywiście zyskały sobie uznanie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, polecam nową książkę Polscy Bogowie Wojny. Najwspanialsi dowódcy w dziejach. Znajdziesz w niej rozdziały poświęcone wybitnym generałom od średniowiecza po II wojnę światową. W tym 2 teksty mojego autorstwa. Jeden z nich poświęciłem Mieszkowi i stanowił on podstawę materiału, który właśnie obejrzałeś. Nie będę decydować za ciebie, ale może warto zapoznać się z resztą.